Moi kochani, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym i dzisiaj odpowiedzi na dwa bardzo ważne pytania. I może zacznę jak zawsze od zacytowania Waszego pytania, a następnie od mojej odpowiedzi. Zaczynajmy. Jest to pytanie, które skierowała do mnie użytkowniczka o nazwie Magda 12172. I tutaj cytuję. Witam kochana Pani Mario, to znowu ja. Od pewnego czasu praktycznie cały czas jestem śpiąca i zmęczona. W ogóle mogłabym nie wychodzić z domu. Zaczęłam miewać bóle głowy, często ogarnia mnie uczucie takiej obojętności. W dodatku od miesiąca zaczęły mi strasznie wypadać włosy. Jedyną rzeczą, na którą mam ochotę, to wędrówki po lesie. Odczuwam bardzo silną potrzebę przebywania w lesie. Najchętniej to od rana do wieczora. Niestety nie mam takiej możliwości, ponieważ mieszkam w centrum miasta i niestety nie posiadam prawa jazdy. Ostatnio udało mi się namówić mojego tatę na przejażdżkę do lasu pod pretekstem biegania. Niestety powiedział, że nie będzie mnie już woził, ponieważ cytuję, zamiast biegać to chodzisz i się rozglądasz po lesie. To czasami niezrozumienie naszych rodziców jest zaskakujące. I tutaj nasuwa się moje pytanie, czy te objawy mogą mieć jakiś związek z aktualnymi przemianami, jakie zachodzą na Ziemi? Czy ze mną jest coś nie tak, a może to typowe objawy związane z aktualną porą roku? Moi kochani, tutaj nie sposób odpowiedzieć jak gdyby jednoznacznie, gdyż objawy zmęczenia mogą mieć bardzo, bardzo różne przyczyny. Zaczynając od tego, że jest zatrute środowisko na przykład poprzez chemtrail, o których mówiłam w poprzednim filmie, a także poprzez to, że na przykład w czasie zimy w naszym pięknym kraju jest niestety to ogromne zatrucie spalinami, które wydobywają się z kominów i tutaj mam nadzieję, że już niedługo to się skończy, że ludzie wkładają do pieca praktycznie wszystko, co znajdą pod ręką. Moi kochani, inne takie przyczyny mogą być całkowicie na zasadzie energetycznej, a mianowicie wszelkiego rodzaju ataki energetyczne, ataki na przykład wampirów energetycznych, czy wszelkiego rodzaju sekt, czy innych takich ugrupowań mogą się również w ten sposób objawiać, że nasza energia jest jak gdyby osłabiona, bo ktoś tą energię pobiera, ktoś tą energię wykorzystuje, czy celowo nas osłabia, na przykład przy pomocy wszelkiego rodzaju praktyk, takich, które znamy z wudu, czyli magii lalek, czy innych, gdzie jesteśmy obiektem jakichś rytuałów magicznych, czy również jesteśmy jakimś zagrożeniem, na przykład dla tych sfer ciemności i wówczas również z takimi atakami ma się do czynienia. Moi kochani, takim podstawowym objawem, który tutaj Magda opisała, jest wypadanie włosów. I tutaj każdy z nas może bardzo szybko zauważyć, że dzieje się coś złego w jego jak gdyby polu energetycznym, gdy wypadają włosy. Gdyż włosy są symbolem takiej siły i mocy. I gdy jesteśmy w jakiś sposób osłabieni, czy to poprzez energię, czy to poprzez na przykład złe odżywianie, to od razu nasza siła, nasza moc jest jak gdyby zminimalizowana i nasze włosy wypadają. To jest taki objaw, który bardzo dobrze, że jest tutaj w tym komentarzu zawarty, to mogłabym go od razu poruszyć. Moi kochani, wracając do tego listu, ja tutaj radzę osobiście porozmawiać z tatą i powiedzieć szczerze, że nie chodzi ci o to, aby biegać, tylko na przykład potrzebujesz świeżego powietrza, gdyż mieszkacie w mieście i czujesz się osłabiona i chciałabyś po prostu pospacerować po lesie, aby pooddychać świeżym powietrzem. To jest taki najlepszy i najbardziej taki delikatny argument, bo gdy powiemy, że na przykład chcemy korzystać z energii lasu, z energii drzew, to rodzice, którzy na przykład nie interesują się energiami, mogą od razu to źle zrozumieć i przyporządkować do tego, że należycie do jakiejś sekty, czy macie takie, czy inne zainteresowania. I tutaj może dojść do niepotrzebnych dyskusji. Dlatego najważniejsze to porozmawiać z tatą i powiedzieć,
że masz ochotę na takie właśnie spacery, aby się dotlenić. I tutaj zachęcam Was bardzo głęboko do tego, aby skorzystać z tej możliwości, którą opisałam już dla Was w jednej z moich książek, a mianowicie, nie wiem, czy to w Polsce jest możliwe, ale przypuszczam, że również jest możliwe, że jeżeli... Tutaj głównie dotyczy to kobiet, bo jak wiadomo, jesteśmy tą płcią słabszą, a przynajmniej słabszą fizycznie w większości przypadków i mamy pewnego rodzaju obawy, że na przykład gdy pójdziemy do lasu, który znajduje się gdzieś w pobliżu miasta, że możemy być ofiarą jakichś ataków czy innych niebezpieczeństw. I tutaj warto przejść się do schroniska dla zwierząt i zapytać, czy jest możliwe, aby zabrać pieska na przykład na taką wycieczkę, że zabieracie go rano i oddajecie go wieczorem. Wówczas macie Waszego przyjaciela, który jest jak gdyby również Waszą taką ochroną, Waszym strażnikiem. Moi kochani, i wierzcie mi, że taki pies, czy on jest mały, czy on jest duży, jest już bardzo skutecznym takim odstraszeniem dla pewnego rodzaju osób, które chciałyby Was w jakiś sposób, może nie tyle, aby od razu napaść, ale po prostu w jakiś sposób Was denerwować. I wierzcie mi, ja jestem jedynaczką. Większość mojego życia spędziłam w Polsce i przeszłam tysiące kilometrów w górach i w różnych odcinkach tego czy innego lasu. I zawsze z moim pieskiem wówczas, który już niestety w tej chwili nie żyje, i spotykałam przeróżne osoby, również wszelkiego rodzaju takie osoby, które już na pierwszy rzut oka wy wiecie, że coś jest z nimi nie tak i nigdy w życiu nic mi się nie przytrafiło. Było kilka takich sytuacji, gdzie byłam już, że tak powiem, od włos, od jakiegoś takiego nieprzyjemnego zdarzenia, ale wówczas byłam bez psa. Moi kochani, i dla Was dziewczyny taka rada, aby sobie kupić jakikolwiek tak zwany gaz, czyli taką broń, którą macie zawsze ze sobą w swojej kieszeni. I tutaj nie chodzi o to, żeby od razu kogoś napadać, kto zapyta Was na przykład o godzinę, ale chodzi o to, aby mieć taką świadomość, że Wy taką broń posiadacie, bo wówczas Wy czujecie się całkiem inaczej i nie jesteście, jak to nazwać, taką ofiarą, którą się wyczuwa. Bo jak wiecie, każdy psychopata, każdy człowiek, który ma złe zamiary, on najpierw sonduje i on wyczuwa tak zwane słabsze osobniki, czyli osoby, które się na przykład boją, które są jak gdyby taką potencjalną ofiarą i na takie osoby napada. I wygląda to w ten sposób, że gdy jest na przykład gwałciciel, który stoi i czeka na swoją ofiarę, to może przejść 100 kobiet, jedna ładniejsza od drugiej, czy jedna brzydsza od drugiej, bo czasami wybiera się te mniej atrakcyjne do takich praktyk i żadna z nich nie zostanie napadnięta, a zostanie napadnięta na przykład ta 101, dlatego że ona wysyła sygnał, że się boi. I to jest dokładnie tak, jak w przypadku drapieżników w naszej matce naturze, że drapieżnik zawsze wybiera na ofiarę tak zwane egzemplarze młode, słabe czy chore. I tak funkcjonuje to również ze wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwami ze strony ludzi. Dlatego albo piesek ze schroniska, albo zgromadzenie się w jakiś sposób, czy na przykład umówienie się z koleżanką czy z kolegą. Tutaj macie internet, macie grupy dyskusyjne, możecie wymieniać się, poznawać się, szukać osób, które są w tym samym mieście, które mają mniej więcej w tym samym czasie czas i wówczas idziecie w dwójkę na przykład do lasu, każdy idzie tak, aby mieć tylko kontakt wzrokowy, czy aby się słyszeć i później po takich praktykach, gdzie czerpiecie energię z drzew, wracacie razem i spędziłyście wspaniały na przykład, wspaniały dzień, a jednocześnie czułyście się bezpiecznie. To jest głównie przesłanie do kobiet, bo niestety nas to bardziej dotyczy. A jeżeli nie ma takiej możliwości, to pies ze schroniska lub jeżeli macie swojego własnego pieska i oczywiście taka broń gazowa w kieszeni, aby mieć taką świadomość, że coś takiego macie i możecie w najgorszym wypadku się obronić i w tym momencie już czujecie się pewnie i przestajecie być ofiarą. Ale wracając do tego osłabienia. Osłabienie może być również spowodowane nie tyle naszą porą roku, co jest to taka rzecz jak gdyby związana,
gdyż w czasie zimy, w czasie tych momentów, gdzie jest brzydka pogoda, wy rzadziej wychodzicie na zewnątrz. I tu jest cały pies pogrzebany. A mianowicie, wszystkie nasze domy zbudowane są taką techniką, że zawierają w sobie metal i beton. Jest nawet taka piosenka, w domach z betonu nie ma wolnej miłości, czy coś takiego podobnego. I to niestety jest prawda. A mianowicie, poprzez takie konstrukcje domów, do waszego wnętrza, do waszego mieszkania, wpływa jak gdyby bardzo mało promieniowania, jak je nazwać, kosmicznego. I to promieniowanie kosmiczne to jest taka energia, która spływa jak gdyby z wszechświata, z uniwersum i która jest odpowiedzialna za to, że my się możemy rozwijać, że my możemy żyć i tak dalej. I tutaj na tym się opiera również ta teoria niejedzenia, czyli jedzenia bez jak gdyby spożywania roślin czy zwierząt, a tylko korzystania z tej energii. Ten temat chciałabym kiedyś indziej dla Was poruszyć. Ja jestem przeciwnikiem tej metody, ale wiedzcie, że jest to mniej więcej z tym związane, że jest taka teoria, że rośliny czy zwierzęta czy ludzie nie potrzebują jeść, gdyż mogą korzystać tylko wyłącznie z tej energii. I jeżeli wy czujecie osłabienie, oznacza to najczęściej, że właśnie tej energii wam brakuje, bo ta energia jest niezbędna do życia i normalnego funkcjonowania. I tylko gdy macie tą energię w sobie, na odpowiednim poziomie, wy jesteście zdrowi i czujecie się dobrze. Dlatego, jeżeli jest brzydka pogoda, to nie ma tutaj wymówki, nawet jeżeli mieszkacie w mieście, aby wyjść na zewnątrz. Bo to nie chodzi o to, że trzeba koniecznie iść do lasu, chociaż to jest już najlepsze, idealne rozwiązanie, bo tam te energie kosmiczne są dużo większe, a do tego macie energię roślin, macie energię zwierząt, macie energię wszystkich tych innych istot natury, które Was dodatkowo wzmacniają wewnętrznie, ale jeżeli nie ma takiej możliwości, to nawet wyjście z własnego mieszkania czy z własnego bloku na zewnątrz i taki spacer na przykład od jednego miejsca do drugiego, godzinę, dwie dziennie wystarczy, aby mieć dobry humor w zimie i aby nie odczuwać tego zmęczenia. Czyli moi kochani, zachęcam Was z całego serca, aby to zmęczenie przełamać. Jeżeli jest to zmęczenie, które pochodzi z braku tej energii kosmicznej, a większość zmęczenia ma taką przyczynę, aby wyjść na zewnątrz. Gdziekolwiek, po prostu na zewnątrz. Nawet jeżeli na zewnątrz śmierdzi, bo ludzie, na przykład sąsiedzi, palą śmieci w swoim własnym piecu, to zawsze jest to korzystne, aby wyjść na zewnątrz. I najlepiej, czym dalej od domów, to lepiej, a jeżeli już możecie do lasu, to już jest idealnie. Jeżeli po takich spacerach, na przykład dziennie, godzinę, dwie, i tutaj jeżeli ktoś pracuje, to warto sobie wstać na przykład o te pół godziny wcześniej i zamiast jechać tramwajem czy samochodem do pracy, przejść się na nogach. Albo przynajmniej, jeżeli już chcecie wyglądać super świeżo w Waszym miejscu pracy i nie chcecie rano przechodzić przez takie momenty, gdzie możecie na przykład zbrudzić ubranie i tak dalej, bo jest śnieg czy błoto, to aby przynajmniej wychodząc z pracy przebrać sobie te buty i iść na nogach do domu lub przynajmniej przejść na nogach 2-3 stacje tramwajowe czy przystanki autobusowe. I to już wystarczy, aby nałapać tej energii kosmicznej. Oczywiście w domu, tak jak już mówiłam w filmie na temat zimy, świece wszelkiego rodzaju, spalanie roślin, rytualne i tym podobne, również aby to Wasze pole energetyczne odbudować, gdyż takie rośliny zebrane na przykład w lecie mają w sobie nie tylko część jak gdyby duszy tej rośliny, ale również tą całą pozytywną energię w niej zawartą i poprzez spalanie ta energia jest w Waszym otoczeniu. Moi kochani, jeżeli wychodzicie wystarczająco dużo na zewnątrz, jeżeli czerpiecie tą energię z kosmosu i mimo tego występuje zmęczenie, to warto sprawdzić sobie Wasze odżywianie. Czy jecie pod dostatkiem zielonych warzyw i owoców? Czy dostarczacie dla Waszego organizmu, dla Waszego ciała, tego materialnego, odpowiednie składniki
żywieniowe. I jeżeli to jeszcze nie pomaga, to może być tutaj atak energetyczny. I tutaj należy się zastanowić, czy są jakieś inne objawy, czy na przykład to wypadanie włosów, czy również taki ucisk. Bardzo często tutaj z tyłu głowy odczuwamy ból czy ucisk i to jest również taka prosta zasada, gdzie można poznać, że ktoś atakuje nas energetycznie, czy ktoś robi dla nas jakiś negatywny rytuał. Moi kochani, inny objaw to jest taki ucisk tutaj w splocie słonecznym, czy w okolicach serca. To jest również taki moment, w którym należy się zastanowić, czy ktoś gdzieś nie próbuje nam zaszkodzić. I mniej więcej są to wszystkie takie najprostsze przyczyny, które mogą mieć które mogą powodować objaw zmęczenia. Może być również coś innego, a mianowicie brak serca do tego, co się robi. Wszelkiego rodzaju zmęczenie, apatia, taka bierność, takie odczucie, że najlepiej tylko zasnąć i spać i wówczas mamy święty spokój, może być również takim sygnałem psychologicznym, że to, co robimy, męczy nas. Potrzebujemy urlopu, potrzebujemy odpoczynku, zrelaksowania się i wówczas naprawdę trzeba sobie taki moment wygospodarować, aby nie doszło do takiego dalszego stadium, a mianowicie wypalenia się kompletnego. Czyli w tym momencie najlepiej urlop w pracy czy w szkole i wyjazd gdzieś ze znajomymi czy samotnie i odbudowanie tego waszego pola energetycznego, czy chociażby bez wyjazdu, a tylko takie spacery na świeżym powietrzu, czy nawet nie na tyle świeżym powietrzu tutaj w zimie, że ktoś mieszka w mieście, ale po prostu poza waszymi murami i betonem, którym normalnie żyjecie. Moi kochani, to by było na tyle na temat tego tematu. Proszę sobie zerknąć do mojego filmiku na temat zimy. Tutaj w opisie wstawię dla was link i tam są również kolejne wskazówki, co jeszcze można zrobić, aby tą zimę przetrwać. Moi kochani, bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli ten temat wam się podobał, bardzo proszę kciuk w górę i komentarze, bo na pewno jest jeszcze mnóstwo pytań tutaj związanych z tym zmęczeniem czy depresją i te pytania możecie umieścić w komentarzach, a ja w następnym filmiku na nie odpowiem. Bardzo dziękuję za waszą uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie magiczne. Wasza Maria Bukardi. När som jag var på mitt ådertonde